Witamy serdecznie, jeżeli widzicie nas. Mam dzisiaj specjalnego gościa, pastora Kelvina Ichter ze mną. Wszyscy powiedzieli amen. I'm looking for us, pastor, on the group. Oh, Jacek is coming up. Yay, Jacek. Witamy serdecznie. Tu, Asia, dzień dobry. Tyrus, witam serdecznie. I'm gonna say hi to him. Mamy bardzo szczególnego gościa. Twój pastor jest naprawdę bardzo szczęśliwa. Z tego powodu dziś będziemy mówić o wielkim topiku, że tak powiem. Dziękuję wam, kochani. Rzucajcie pytania. Siema, Jacek. Jesteś. Ja słyszę. Super. Dobra. Świetnie. Ja będę jechał prostą drogą, więc mogę jechać i czytać. Nie ma problemu. Słuchajcie, więc tak. Jacuś mi pomaga dzisiaj w tłumaczeniu, jeżeli się zatnę. Jacuś będzie czytał wasze komentarze, jak widzicie, bardzo krótko, króciutko, zwięźle, bo chcemy oddać cały głos pastorowi. Także ja się zamienię w słuch, a teraz może oddam głos pastorowi, co? No to jedziemy, zapinamy pasa jak Jacek. Pastor, we ready? Okay, very good. Wow. Well, good, it's good afternoon, I would say, I assume, but I'm going to say good morning, good afternoon, and good evening, because I never know when anybody, you know, when someone's going to be looking at the recording. Więc powiem wam wszystkim dzień dobry, dobry wieczór, dobrego popołudnia, nie wiem, dobrej nocy, nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, w jakiej strefie czasowej jesteście. It's always good to connect with you, my Polish family. Jest bardzo fajnie, zawsze bardzo się cieszę i dziękuję wam za możliwość połączyć się z moją rodziną polską, gdziekolwiek jesteście. And my intention in the near future is to provide many more resources pertaining to many topics. I w moich planach i moje intencje są takie, aby spotykać się z wami w regularnych, że tak powiem, odstępach czasowych i dać wam jakby serię na poszczególne tematy, o które wy pytacie, z którymi się zmagacie. So look forward to that and we'll see what we can do as Abby and I work together to get those video pieces together. Więc zrobimy wszystko, umówimy się z Abby, ustalimy plan i będziemy się spotykać z wami częściej. Good. So, what I want to do today is talk about something that's on my heart. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co mam głęboko na sercu. About a year ago or so, I did a teaching on mediocrity. Jakiś ponad rok czasu, rok temu, zrobiłem nauczania o ponadprzeciętności. I think in the body of Christ at large. Myślę, że w ciele Chrystusa w większości. Throughout the world, na całym świecie, we have a false ideology. Mamy fałszywą ideologię. Whereas we believe God will do all the work. Gdzie myślimy, że Bóg ma zrobić całą pracę za nas i za siebie. In other words, it's not that God is not empowering us supernaturally. To, co nie oznacza, że Bóg nie daje nam mocy do działania ponadnaturalnie. But we kind of treat God like magic. Ale my troszkę jednak zaczęliśmy traktować Boga jak jakiegoś magika. But the way God created us. Ale sposób, w jaki Bóg nas stworzył. He created us with the same characteristics. On nas stworzył z tymi samymi charakterystykami, cechami, jakie on ma. Or the same attributes. Albo tymi samymi cechami. The same qualities. Tymi samymi zaletami. That he has. Które on ma, wartościami. Except for deity. Oprócz bycia osobami boskimi, czyli bogami. So we are not all knowing. Więc nie jesteśmy wszechwiedzący. We are not all powerful. Nie jesteśmy wszechpotężni. And we can't be at every place at the same time. I nie możemy być w każdym miejscu w tym samym czasie. But God gave us a will. Ale Bóg dał nam wolę. He gave us desire. Dał nam pragnienie. He gave us imagination. Wyobraźnię. Thought. Myśli. Words. Słowa. Sight. Zmysły. All of these qualities. Wszystkie te cechy i wartości. Came out of him. Pochodzą z niego, wyszły z niego, z Boga. His desire.
Jego pragnienie was for us to imitate him. Było dla nas, abyśmy go imitowali, naśladowali. He wanted us to be his express image. On chciał, abyśmy byli dokładnym odbiciem Niego. So when you look at Jesus, więc kiedy spojrzycie na Jezusa, you have to look at him as a man, musicie spojrzeć na Niego jako na człowieka, anointed by God. Namaszczonego przez Boga. This is very important. To jest bardzo ważne. Jesus functions in the earth. Jezus funkcjonuje tu na świecie. In the book of Matthew. W Mateusza widzimy to. The book of Mark. W Marka Ewangelii. Luke and John. Łukasza, Jana. As a man. Jako człowiek. On tam panuje jako człowiek. He is demonstrating. On demonstruje. How we should live. W jaki sposób my mieliśmy żyć i mamy. As submitted sons. Jako poddani synowie. All Jesus does. To wszystko, co Jezus uczynił. Is yield to the Father. Było poddaniem się pod swojego Ojca. In thought. W myśleniu. Will. W woli Jego. Desire. W pragnieniu. Imagination. W wyobrażaniu sobie. In words. W słowach. In thoughts, w myślach, and in action, i we wszelkich czynach. That's why the scripture says. Dlatego słowo Boże mówi. I believe it's in Hebrews. Wierzę, że to jest w Hebrajczyków. That Jesus is the express image of the Father. Że Jezus jest dokładną reprezentacją Ojca. So this is the desire of God for us. Więc to jest pragnieniem Pana dla nas, dla ciebie, dla mnie. That's why the believer's life, dlatego życie wierzących, is pivotal, jest kluczem, on the principle of death to self, jest podstawową zasadą śmierci dla starego człowieka. Simply saying that I deny the old man, po prostu jeżeli powiesz, że zaparłem się starego człowieka, to follow the new man. Aby podążać za nowym człowiekiem, nową naturą. Another way of saying that would be put off the old. Innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć, odłóż to, co stare. And put on the new. I przywdziej to, co nowe. Okay, so that is the principle. Więc to jest zasada. Of renewing of the mind. Odnowienia naszego umysłu. I put off the old. Odkładamy to, co stare, and put on the new. I przywdziewamy to, co nowe. The old stare is subject to death and sin. Jest poddane śmierci i grzechowi. The new, ale nowe, is governed by Christ. Jest pod przywództwem Chrystusa. So all of our walk, więc całe nasze chodzenie, deals with alignment. Polega na zjednoczeniu się z Nim, Jezusem Chrystusem. That's what the renewing of the mind is. I to na tym polega odnowa naszego umysłu. Is choosing God's thoughts. Jest abyśmy wybrali Boże myśli. As our thoughts. Jako nasze myśli. In the earth. Tu na świecie. God asked us. Bóg nas poprosił. To activate, aby uaktywnić life, życie, as it is in heaven, takie jakie jest w niebie. So if you recall in Matthew, więc jeżeli zobaczycie w Mateusza, the disciples asked Jesus, apostołowie pytali Jezusa, how teach us how to pray. Powiedzieli, powiedz nam, naucz nas, jak mamy się modlić. And Jesus said, Jezus powiedział. Our Father, Ojcze nasz, which art in heaven, który jesteś w niebie, hallowed be thy name, niech Twoje imię się święci, thy kingdom come, niech Twoje królestwo przyjdzie, thy will be done on earth, niech Twoja wola będzie tu na ziemi, as it is in heaven, tak jak jest w niebie. This is not new doctrine. To nie jest nowa doktryna. This is Jesus. To jest Jezus.
speaking the original intent of the Father. Który objawia i mówi pierwotną intencję Ojca, Boga Ojca. So when he created Adam, więc kiedy on stworzył Adama, the intention, motywacja, intencja, was that Adam act like Jesus. Była, aby Adam zachowywał się dokładnie tak jak Jezus. In other words, the last Adam is Jesus. Innymi słowy, ostatnim Adamem jest kto? Jezus. And he demonstrates, który zademonstrował, what Adam should have done. To, co pierwszy Adam powinien zrobić i mieć. How am I tracking? Is everybody understanding me? Absolutnie. Czy wszyscy rozumieją? Czy okay. To jest, czy to okay, ma sens? Great, great. So as it is in heaven, więc tak jak jest w niebie, should be the way it is on earth. Powinno być tak tu na ziemi. That represents, i to prezentuje, submission, poddanie się. One voice, jeden głos. One thought, jedną myśl. One mind, jeden umysł. One heart, jedno serce. And one action, i jeden czyn postępowania. It's what we call synchronicity or to nazywamy synchronizowaniem się. Okay. Bogiem. Mm-hmm. And so there's a partnership. I widzimy tutaj jakby partnerstwo pomiędzy between God, pomiędzy Bogiem and man. I człowiekiem. God doesn't do all the work. Bóg nie czyni wszystkiego. We work pracy, with him. Ale my wykonujemy tę pracę razem z nim. Amen. So in 1 Corinthians chapter 3, więc w 1 Koryntian 3, verse 1, w pierwszym wersecie, 1 Corinthian 3, 1, yes? I'll let you get it. All righty. Hey, Pastor. Hi, Jacek. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. I have fed you with milk, for hitherto were you not able to bear it, neither yet now are you able. Let me say it. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. To już jest trzeci wiersz. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Four. Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi, ja należę do Apollosa, czy nie jesteście ludźmi? Five. Kim jest Apollos i kim jest Paweł? Narzędziami, dziećmi, którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost dał kto? Pan Bóg. Seven. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. Teraz dziewiąty. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy wolą, Bożą rolą oraz Jego budowlą. Now, notice, Paul says, you're acting like men. Zauważcie, że Paweł powiedział, że zachowujesz się jak człowiek. So that would be akin to you're acting like the old man. I to by wzorowało dla nas typowe, klasyczne zachowanie starego człowieka. To be carnal, aby być cielesnym, is to follow the old man. To oznacza, aby podążać za starym człowiekiem. So Paul's intention is to correct their thinking. Więc intencją Pawła jest, ażeby poprawić, zmienić ich myślenie. Put off the old man, zrzuć z siebie starą naturę, which is envious, co jest zazdrość, full of strife, pełna spory, kłótnie, and full of division, i podziały. But notice he says, ale zauważcie, co on powiedział. Paul, let me read it. One has planted and one waters. Jeden sadzi, a drugi podlewa. Mm-hmm.
And God gives the increase. Ale Bóg daje wzrost. Czy zauważyliście to? Aha. The power is in God. Moc Boża jest w kim? W Bogu. But somebody has to plant. Ale ktoś musi to zasiać. Czy to widzicie? And somebody has to water. I ktoś musi podlewać. Before God can bring increase. Zanim Bóg przyniesie wzrost. In your life, w twoim życiu, you, ty, are responsible, jesteś odpowiedzialny, for your garden, za twój ogród, your heart is the garden of God, albo twoje serce jest ogrodem Bożym, so I have to plant, więc ja muszę zasiać, and I have to water, i ja muszę podlewać. And what I plant and water, i to, co ja sieję i podlewam, God will give increase. Bóg da wzrost temu. Wzrost. Amen, that's so good. Mm-hmm. Now, you will understand life, zrozumiesz życie, by looking at nature. Poprzez patrzenie na naturę, wszystko co wokół. You can understand how your spiritual life works, zrozumiesz, jak twoje życie duchowe działa, by looking at nature. Poprzez patrzenie na to, co się dzieje wokół ciebie. Mm-hmm. Physics reveals, fizyka nawet objawia, mm-hmm, how things really are, jak rzeczy się mają, in the invisible world, w świecie widocznym, tym tutaj. So my mentor calls it heart physics. Więc mój mentor nazywa to fizyką serca. Dr. James B. Richards. Dr. James B. Richards. Who you are familiar with. Którego wiem, że dobrze znacie. Explains that God is a God. On tłumaczy dokładnie, że Bóg jest Bogiem. Of the heart. Bogiem serca. God is a heart God. Bóg jest Bogiem serca. Remember in Samuel. Pamiętacie w Księdze Samuela? God rejects Saul. Bóg odrzucił Saula. But he does not reject his beauty or his good looks. Ale on nie odrzucił Saula dobrego wyglądu czy czegokolwiek. His stature. Jego pozycji, cokolwiek on miał. Mhm. God tells Samuel. Bóg powiedział Samuelowi wyraźnie. I have rejected Saul. Że odrzuciłem Saula. Based on what's in his heart. W oparciu o to, co było w jego sercu. Mm-hmm. God reveals a important principle to us. Więc Bóg objawia bardzo ważną zasadę. Chciałbym, żebyście to zauważyli w naszym życiu. God says he does not look at the outward appearance. Bóg mówi wyraźnie, że nie patrzy na to, co się dzieje na zewnątrz. But that he looks at the heart. Ale że on patrzy na nasze serce. If we can understand, jeżeli my możemy zrozumieć, that we are heart beings, że my jesteśmy stworzeni do serca, albo stworzeniami sercowymi, coś takiego. In our life, i w naszym życiu, we win or lose based on what's in our heart. Możemy wygrać albo przegrać w oparciu o to, co jest w naszym sercu. In 1 Corinthians chapter 3 verse 9. W 1 Koryntian 3:9 wracamy do tego samego. Ktoś it says to? We are laborers together with God. Jest napisane wyraźnie 1 Koryntian 3:9, że to my jesteśmy współpracownikami, czyli tymi, którzy z Bogiem pracują. Na budowli, dosłownie na roli, gdziekolwiek. Mhm. Laborers together. Razem z nim pracujemy. Mhm. Together. Razem. Hello. With God. Z Bogiem. So this is not God doing all the work. Więc to nie chodzi o to, że Bóg ma uczynić całą pracę, robotę. God needs our cooperation. Bóg potrzebuje naszą kooperację, współpracę. Wyraźnie jest napisane 1 Koryntian, zobaczcie. Współpracownikami. Zaraz sobie to podkreślę. He needs our participation. On potrzebuje naszej zaangażowania. If you go out in your garden, jeżeli pójdziesz do swojego ogrodu and you do nothing
Let's say, for example, you finish the year. I załóżmy, nic z nim nie zrobisz i skończy się rok. Mm-hmm. And you harvest your garden. I widzisz plon. Jak ktoś widzi harvest, Jacku? Plony twojej roli. Żniwo, dziękuję. So if we're not working yet. If you go into your garden. Jeżeli idziesz do ogrodu. And at the end of the year. I pod koniec roku. Before winter. Zanim zima przyjdzie, widzisz swoje żniwo. You've gotten all of your vegetables off. Masz swoje wszystkie warzywka i tak dalej, owoce. You go through the winter. I przechodzisz przez zimę. And then there's spring. I pojawia się wiosna. If you sit in the house, jeżeli siedzisz w domu, thinking that you're gonna have a harvest this year, myśląc, że będziesz mieć jakieś super żniwo w tym and roku, you're not going to do anything, ale nic z tym nie zrobisz, nie ruszysz ręką, you are deceiving yourself, wtedy sam siebie oszukujesz i zwodzisz. Because during the spring, ponieważ podczas wiosny there will be weeds, będą chwasty, trash, co? Śmieci. Śmieci. All in what was the garden. Wszystko, co było w ogrodzie. You have to go to work. Musisz iść do pracy. You have to clean the garden. Teraz musisz ruszyć nogą, jak to się mówi, wyczyścić w ogrodzie. Clear out the weeds. Wyczyścić wszystkie chwasty. Turn the soil. Poużyźniać glebę. Prepare the ground. Czyli ją przygotować. For new seed. Na nowe ziarno. That doesn't happen by itself. Które samo z siebie nie stworzy się. There's a partnership. Bo istnieje coś takiego jak współpraca. Even in gardening. Nawet w ogrodzie, jak to się mówi, w roli. With us and God. I tak samo jest z nami i Bogiem. We prepare the ground. My przygotowujemy glebę. God nam. Gives us seed. Bóg daje ziarno. The seed came from God. Więc ziarno pochodzi od Boga. And supernaturally. Ponadnaturalnie. When we put the seed in the ground. Kiedy umieścisz to ziarno w glebie. Prepared ground. Ale przygotowanej, użyźnionej. The seed dies in the ground. Wtedy twoje ziarno umiera w ziemi. We water it. Ty je podlewasz, my je podlewamy. Take care of the atmosphere. Aha, musimy dbać o całą atmosferę i wszystko, klimat. And God supernaturally. I Bóg ponadnaturalnie. Causes the seed. Spowoduje, że to ziarno. To sprout. Się albo pestka zacznie się kiełkować and grow, i rosnąć and within time, i za jakiś czas you have a harvest. Masz co? Owoc z tego. Żniwo, jak to Jacek powiedział. But I must look over the garden. Ale to ja i ty musimy patrzeć na nasz ogród. I I'm looking for enemies. Muszę patrzeć na wrogów. Wild animals. Albo jakieś dzikie zwierzyny. Insects. Insekty. That destroy the roots. Które mogą zniszczyć korzenie. I'm constantly weeding the garden. Cały czas muszę dodawać jakiś odżywek i tak dalej, dbać o mój piękny ogródek. So it can be healthy. Aby było to zdrowe. Likewise. Tak samo. We are God's garden. My jesteśmy Bożym ogrodem. My heart, moje serce, is equal to soil. Jest bardzo, jest na równe z ziemią, glebą. The seed, to ziarno, is the word of God, to słowo Boże, or the words of men, albo słowa ludzi, or the words of the enemy, albo słowa wroga. But seeds, ale ziarno, are words, są słowami, to są słowa. God gives us his word. Bóg daje nam swoje słowo. And expects us to plant his word. I spodziewa się, ażebyśmy to my zasiali jego słowo. Or sow his seed. Albo zasiali jego ziarno. Into our heart. W nasze serca.
We must guard our heart. Więc to my musimy dbać i doglądać nasze serce. From insects. Od insektów i innych robali. From wild animals. Wychronić przed dzikimi zwierzynami. Which is really the kingdom of darkness. Co jest co? Królestwem ciemności. If we do nothing with our heart, jeżeli nic nie zrobimy z naszym sercem, weeds wtedy co? Automatically grow. Chwasty automatycznie zaczną rosnąć. Weeds are negative thoughts. A te chwasty to negatywne myśli. Weeds are anger. Everything contrary to the will of God. Chwasty to wszystko to, co jest staje w kontraście do Słowa Bożego. Now let me show you something. Pozwólcie, że wam coś pokażę. In the book of Genesis. Jacku, przeczytasz? Chapter 3. Otwórzcie pierwszą Mojżeszową, rozdział trzeci. Rewelacja. Rozdział trzeci. What scripture, pastor? Chapter 3. Mm-hmm. Let's do chapter 3, verse 5. Od piątego może. Dobra, kochani, Księga Rodzaju 3, od piątego. We'll do this one verse. Na razie pierwszy, jeden werset, a później ci powie, czy chce więcej. But I'm gonna set it up. Okay, gotcha. Mm-hmm. No to bądź gotowy, bo on będzie mówił pomiędzy wersetami. So we know in chapter 2. Więc wiemy, że w rozdziale drugim God told Adam not to eat off the tree. Bóg wyraźnie powiedział Adamowi, nie jedz z tego drzewa zakazanego. Of good and evil. Z tego drzewa dobra i zła. God was not telling him that. Bóg nie mówił mu tego po to, to scare him. Aby go wystraszyć. He was telling him that. On mu to mówił, because it was the truth. Ponieważ to była prawda. If he ate off the tree, jeżeli on zjadłby z tego drzewa, he would disconnect. On by się odłączył from life. Od życia. That was so good what you said on Sunday. You can say that with eyes, please. Yeah, yeah. Forget it. He disconnected from the life of God. On się odłączył od życia Boga. If he ate off the tree. Jeżeli by zjadł z drzewa poznania dobra i zła. So in verse 5. Więc w piątym wierszu. Notice in the whole context. Zauważcie teraz w całym kontekście. The serpent is after the word. Wąż jest za czym? Idzie za słowem. He's twisting God's word. On przekręca Boże słowo. He said to Eve and Adam. On powiedział do Adama i Ewy. You shall not surely die. Że na pewno nie umrzecie. He said, for God doeth know. Bo Bóg wie. That in the day you eat thereof, że w dniu, kiedy to zjesz, then your eyes shall be open, kiedy twoje oczy się otworzą, and you shall be as gods, a wy będziecie jak Bóg, knowing good and evil. Będziecie znać dobro i zło. Satan never tells the full truth. Szatan nigdy nie mówi prawdziwej prawdy. A good liar, dobry kłamca, always tells truth. Zawsze powie prawdę, słuchajcie. With a little lie. Z małym kłamstwem. Yes, yes. Enough to draw you in to believe. Tylko wystarczająco, żeby cię przyciągnąć, żebyś mu uwierzył. And take the bait. I żebyś tylko złapał przynętę. So it sounds good. Żeby to dobrze zabrzmiało. No, it sounds right. I żeby tak zabrzmiało, no w sumie ma rację gdzieś tam. What Adam didn't know, ale to, z czego Adam nie wiedział, is that his eyes were open, to, że jego oczy uprzednio były otwarte to the kingdom of light. Do królestwa światła. Only the life of God, więc tylko życie Boże flowed abundantly through his thought. Przed upadkiem jego oczy i wszystko opływało tylko w Boże błogosławieństwo i pełnię, po prostu maksimum, mega wszystkiego. Co through his will,
przez jego wolę, through his desires, przez jego pragnienie. The strongest resource was the life of God. Najsilniejszym źródłem jego był Bóg. When Adam disobeyed God, więc gdy Adam nie słuchał się Boga, his eyes closed jego to oczy the kingdom of light. Jego oczy zamknęły się do światła. And his eyes opened to the kingdom of flesh. Oh. I jego oczy otworzyły się na królestwo cielesności. So it's almost as if you cut a light on and off. To tak jakbyś zapalił światło i zgasił. This is why he was scared. Dlatego on się tak bał, mówię o Adamie. Because he was no longer seeing life through Ponieważ God's eyes. Już nie widział życia przez z perspektywy Bożej, przez Boże oczy. He's now seeing life. On teraz widzi życie. Dark. Jako ciemne, ma zupełnie inne okulary na sobie. Now, contrary to popular opinion, w przeciwieństwie do innych opinii, people think God cursed the earth. Ludzie myślą, że to Bóg przeklął ziemię. But in reality, ale w rzeczywistości, after God comes after Adam and asked him, what did he do? Po tym, kiedy Bóg przyszedł i powiedział, Adamie, co zrobiłeś? In chapter three, w trzecim rozdziale, chapter three, verse 17, skocz na 17. Czytaj. Go ahead and read 17. 17. Adamowi natomiast rzekł, ponieważ posłuchałeś słów swojej żony i zjadłeś z tego drzewa, do którego dałem ci nakaz, aby tylko z niego nie jadł, ziemia okaże się przeklęta dla twoich prac. W udręczeniu będziesz jadł z niej wszystkie dni swego życia. Read 18. 18. Będzie ci rodzić ciernie i kolczaste chwasty, a przecież z pól będziesz musiał spożywać trawę. All right. Ja mam troszkę inne tłumaczenie. Contrary to popular opinion, we think God cursed the ground. W przeciwieństwie do wielu opinii, myślimy, że Bóg przeklął ziemię, tak? But that's not what it says. Ale zobacz, przecież tak nie jest napisane. It says, for your sake, jest napisane dla twojego, for your sake, na twoją korzyść, aha. Twojego powodu. The ground is cursed. Z twojego powodu ziemia jest przeklęta. So another way of saying that would be, innymi słowy, mógłbyś powiedzieć, because you ate off the tree, przez to, że zjadłeś z drzewa, you cursed the ground. Ty przekląłeś ziemię. What happened into? I need you to catch this. Chcę, żebyście to naprawdę teraz złapali. Słuchajcie uważnie. The earth follows Adam. Więc ziemia podąża za Adamem. The animal kingdom follows Adam. Całe królestwo zwierząt podąża za Adamem. Even the planets followed Adam. Nawet planety podążają za Adamem. Because he is the head. Ponieważ on jest głową. Manager. Menadżerem. Of the earth. Całej ziemi. Of the animal kingdom. Całego królestwa zwierząt i ryb. And believe it or not, even the planets. I wierzcie albo nie, ale nawet planet. When Adam fell. Więc kiedy Adam upadł. What happened inside of him? To, co stało się w nim wewnątrz. Happened in the earth. Stało się tu na ziemi. Happened in the animals. Wśród zwierząt. And the planets. All nature, right? W całej naturze i wszystkich planetach. Death flowed. Więc śmierć zaczęła. From Adam. Spłynęła. Dziękuję bardzo. Spłynęła z Adama. To the animals, do zwierząt, to the earth, na świat, na ziemię, instantly, natychmiastowo. Now I want you to see this backwards. Potrzebuję, żebyś to zobaczył teraz na odwrót. Jak to widzisz? In verse 18, teraz w 18 wersecie, it said the ground will yield thorns and thistles. Can he read it? Can he yes. read it? Przeczytaj, kochany, co? Będzie ci rodzić ciernie i kolczaste chwasty.
A przecież spór będziesz musiał spożywać strawę. That is the same thing. To jest to samo. That's going on with your heart. Co dzieje się w twoim sercu? To jest odzwierciedleniem. If you can look at nature, jeżeli spojrzysz na naturę, you can see what's going on in your heart. Możesz zobaczyć, co dzieje się w twoim sercu. You don't have to do anything. Nie musisz nic zrobić. And weeds. Z chwastami. And all kinds of insects. I żadnymi owadami. One i tak się pojawią w twoim ogrodzie, na zewnątrz. Szkodniki. In your heart. W twoim sercu. If you don't do anything with it. Jeżeli nic nie zrobisz twoim sercem, co się zrobi? Weeds of doubt. Chwasty zwątpienia. Weeds of negativity. Chwasty negatywności. Will automatically come up. Automatycznie się pojawią w tobie. That's so good. And notice the sower of the seed. I zauważcie, że przypowieść o siewcy says that your heart mówi wyraźnie, że twoje serce is the soil. Jest glebą. And he talks about thorns. I on dokładnie mówi o cierniach. Choke the word. Które zadusiły słowo. Stopping you from being fruitful. I zatrzymały ciebie przed owocowaniem, rozkwitaniem, tak? So if you decide. Więc jeżeli ty zdecydujesz. To do nothing with your mind. By nic nie zrobić swoim umysłem. You will never have the kingdom. Wtedy nigdy nie będziesz miał królestwa. In manifestation in your life. Manifestacji w twoim życiu. You will bring forth. To co wniesiesz, to jedynie chwasty. Thorns. Konkole, tak, ciernie. All kinds of negative stuff. Wszystko co jest negatywne. Which will impact your marriage. Co wpłynie na twoje małżeństwo. Impact your business. Twój biznes. Impact your entire life. I twoje całe życie. We blame God. Dlatego łatwo jest osądzać Boga. God's not the problem. Ale Bóg nie jest problemem. He gave us seed. On dał nam ziarna. In 1 Peter. W 1 Piotra. It is incorruptible seed. To jest, dziękuję. Niezniszczalne. He knows better Polish. Niezniszczalne ziarno. It's perfect seed. To jest doskonałe ziarno. God gives us seed. Bóg daje nam ziarno, pestkę, to change us. Aby nas zmienić. Which will change our circumstances. Co zmieni nasze okoliczności. But you gotta become a farmer. Ale ty musisz stać się rolnikiem. Life is about farming. Bo życie polega na uprawianiu roli. Sowing and reaping. Sianie i zbieranie. With the right seed. Z właściwą pestką, właściwym ziarnem. Remember earlier we said. Pamiętajcie, co wcześniej mówiliśmy. Apollos planted. Apollos zasiewał. Paul watered. Paweł podlewał. But God gave the increase. Ale Bóg dał wzrost. But if those two don't water and plant. Ale jeżeli oni oboje, Apollos i Paweł, nie zasialiby, nie podlewali, co by się stało? God doesn't have anything to work with. Bóg nie miałby nic, przy czym mógłby działać i z kim mógłby współpracować. All issues in life. Więc wszystkie problemy w naszym życiu are directly connected. Są dokładnie połączone to the condition of the heart. Z warunkami naszego serca. Mm-hmm. Yeah. If your heart, jeżeli twoje serce is not healthy, nie jest zdrowe, you will not produce, nie wyprodukujesz God's harvest. Bożego żniwa. Would you like to jump a little bit to questions? I think there are... That's exactly what I was going to do. That's I was saying I taught now. Let's give room for space for questions because I said a lot. That's so good, so good. Kochani, naprawdę mam nadzieję, że pomyślicie o tym. Jacku, czy widzisz jakieś komentarze, pytania? Wiesz co, na razie nie widzę, tylko jedną prośbę modlitewną. Aha. Natomiast pytań jako takich nie widzę tutaj właśnie. Aha. Kochani, jeżeli macie pytania, let me tell them. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać odnośnie tego, co pastor mówił.
There is only a prayer request. Everybody are just listening to you. Dobra, jest to prośba od Julii. Proszę wszystkich braci i siostry o modlitwę za moją rodzinę, o zbawienie i złamanie przekleństwa pokoleniowego nad rodziną. Bardzo proszę. Mm-hmm. Dziękuję wszystkich i błogosławię. Julia is asking for, there's something going on with her family, but she says for breaking the generational curses over her families. Would you like to say something about it? Cures, generation cures. Mm-hmm. Yeah, many people. Julia, kochanie, i posłuchajcie na temat twojej prośby, będziemy się modlić, ale posłuchajcie, wielu ludzi give Satan too much credit. Zbyt wiele przypisuje szatanowi, dając mu tym samym za dużo dostępu. Mhm. Although demons are real, chociaż oczywiście wiemy, że demony są prawdziwe. Julia, posłuchaj, kochanie. Really what we're dealing with, ale to, co, z czym naprawdę się zmagasz, with generational curses, no, kiedy mówisz o przekleństwach pokoleniowych, is the perpetual neglect, jest to jakby wieczne zaniedbanie od długiego czasu of the heart of man. Serca człowieka, zaniedbanie serca człowieka. So we have generations, więc mamy pokolenia without God, bez Boga, prawda? Without His word, bez Jego słowa, without His love, bez Jego miłości, and these habits, i tych wszystkich przyzwyczajeń, beliefs, wierzeń, get stored in the heart, które osiadają się w naszym sercu, and we przechowywane są w sercu. Dziękuję. And this is passed on from one generation to the next. I one są przekazywane z pokolenia w pokolenie. We do believe, my wierzymy, that there are demonic attacks, że istnieją demoniczne ataki and demonic influence, i demoniczne wpływy on generations, na pokolenia. But you can stop the cycle, ale możesz, my możemy zatrzymać cykl, by choosing to farm with God, aby zdecydować uprawiać tę rolę serca z Bogiem. And God will use you, i Bóg wtedy użyje ciebie, as a catalyst, jako łącznik, katalizator, to change, aby zmienić the direction of your family, kierunek całej twojej rodziny. You can take authority, możesz wziąć autorytet over things directly in your family, nad rzeczami, które dzieją się w twojej rodzinie bezpośrednio. That's you and your children, które ty i twoje dzieci zmagają się z tym. But God does not give you authority over wills. Ale Bóg nie dał tobie ani żadnemu z nas autorytetu nad czyjąś wolą. So the best thing for you to do, więc najlepszą rzeczą, jaką ty możesz zrobić, is to concentrate on exercising authority, to abyś skoncentrowała się na ćwiczeniu autorytetu over you, yourself, nad tobą, tobą samą, your children, twoimi dziećmi, and to be a good farmer. I aby być dobrym, że tak powiem, rolnikiem. Does that make sense? Czy to ma sens? Czy to ma sens, Jacku? Czy są jakieś komentarze? Absolutnie, absolutnie się zgadzam. Mm-hmm. We have a question, another question. Jacku, do you have a question? Mamy pytanie od Marzenki, tak. Marzenka. Okay. He's gonna say that question in Polish and then I'm gonna translate to you. Mm-hmm. Okay. Czy wzrost tego ziarna w nas jest regularny czy okresowy? Mm-hmm. Czy Boże ziarno wzrasta w nas w taki sam sposób, czy w różny? Okay, so Marzenka, hi, kochanie. She's asking, does growth of our seed is regular or seasonal, and does God's seed grow at in the same time in our hearts or in a different way in each of our hearts? Not quite understanding the question. I'll try to answer it this way. You notice in scripture, zauważ, że w Piśmie Świętym jest napisane, we have no control over the seed's growth. Że nie mamy kontroli nad wzrostem ziarna. That's why it says one plants. Dlatego mówi one plants. One waters. Dlatego mówi, że jedno zasiewa, drugie podlewa. God gives the increase. Bóg daje wzrost.
Our responsibility. Ale twoją i moją odpowiedzialnością jest. Is to believe God's word. Jest, aby wierzyć Bożemu słowu. Work with His word. Aby współdziałać z Jego słowem. Which is planting and watering. Co jest podlewaniem, sianiem, podlewaniem. And within time. I w upływie czasu. God will give the increase. Bóg da tobie wzrost. Teraz on mówi, czy ziarno wzrasta tak samo szybko w każdym sercu? Oczywiście, że nie. Mhm. That's why in the parable of the sower. Dlatego w przypowieści siewcy. Some gave forth fruit, some brought forth. Niektórzy mieli więcej żniwa. 30, 60, or 100 fold. 30, 40, 60 i tak dalej. So those are growth points. Więc to są jakby punkty naszego wzrostu, różne punkty. So depending on what's going on in the heart will determine how the seed grows. Więc kochana, wszystko zależy od twojego serca, jak szybko twoje ziarno wyrośnie i w jakich okresach. Let me make sure people understand, this is not human effort. Posłuchajcie, chcę byście jeszcze zrozumieli, że to nie jest jakiś ludzki wysiłek. The grace of God. Łaska Boża. God's grace, His ability. Bo łaska Boża jest czym? Zdolnością. Will do the work. I to ona ukończy dzieło. My work. Ale moje dzieło, moja praca jako człowiek. Is to think and imagine God's word. Jest, aby myśleć i wyobrażać sobie Boże Słowo. Cały czas mieć na uwadze, że powiem. No. To Boże be overtaken by His word. Aby być, że tak powiem, pochłoniętym, wchłoniętym przez Jego Słowo. By His promise. Przez Jego obietnicę. Through meditation. Przez rozważanie Słowa Bożego. Eventually the heart. Aż w końcu serce. Mixed with grace. Pomieszane z łaską. Will bring forth a harvest. Jeżeli to wszystko razem zmieszasz, wtedy to przyniesie żniwo. So this is literally effortless change. Więc to jest tak naprawdę zmiana bez żadnego wysiłku. But the key is I need to be overwhelmed by the word and the promise. Ale kluczem jest, abyśmy byli zatopieni w Bożą dobroć i miłość. So I want to constantly be in the word. Więc cały czas musimy pozostać w Słowie Bożym. Talking the word. Mówić Słowo Boże. Dreaming the word. Śnić o nim, marzyć. Imagining the word. Wyobrażać je sobie. Kontemplować, rozważać i tak dalej. Mhm. And eventually, i w końcu what's in my heart, to, co jest w naszym sercu, will be in my feet. Wtedy to będzie na twoich nogach, zapewne na twoich ustach, tak będziesz szedł taką drogą. Mhm. Yeah, hopefully that made sense. Mam nadzieję, Marzenko, że to ma jakiś sens. We don't want to keep you too long, Pastor, but could we just touch marriage subject? Yeah. Możemy dotknąć tematu małżeństwa. Powoli będziemy kończyć, nie chcę was długo trzymać, ale Jacku, jak myślisz? Myślałam, żeby dotknąć tematu małżeństwa. Jak to może znieść na tą platformę? Let me make a couple of statements right out. One of the problems with the body of Christ at large throughout the world. Jeden z największych problemów, jakie mamy w ciele Chrystusa, mówimy teraz o małżeństwie, is that we fail to realize, jest to, że żeśmy przeoczyli, aby sobie uświadomić, that spiritual health, że duchowe zdrowie, spiritual growth, duchowy wzrost is reflected, jest odbiciem in our character. W naszych charakterów. Primarily, głównie how we deal with ourselves, to w jaki sposób obchodzimy się ze sobą and how we deal with relationships. I jak obchodzimy się z innymi w relacjach. We are caught up in gifts, jesteśmy bardzo zanurzeni w darach, talentach, skill, umiejętnościach and doing. I w tym, co robimy. We are not human doings. Nie jesteśmy ludzkimi, tymi, którzy cały czas coś robią. We are human beings. Aha, ale jesteśmy bytami. So
God gives us 9 fruit of the Spirit. Bóg daje nam 9 owoców Ducha Świętego. Those fruit te owoce are characteristics of Christ. Są charakterystyką Chrystusa. So you know you're growing. Więc wiecie, że będziecie wzrastać. When your tree kiedy wasze drzewo at its root i jego korzeń your tree is your life twoje drzewo jest twoim życiem your heart twoje serce is the root jest korzeniem and if the seeds of God's righteousness jeżeli ziarno Bożej sprawiedliwości are being cultivated są kultywowane w nas your fruit wtedy nasz owoc the fruit of your life owoc naszego życia will be love będzie joy, miłość, będzie peace, radość, będzie pokój, long suffering, wstrzemięźliwość, patience, cierpliwość, meekness, uprzejmość, temperance, self-control. Right samokontrola, wstrzemięźliwość, uprzejmość, zapomniałam. That's spiritual growth. Galacjan 5:25. To jest wzrost Ducha Świętego. Galacjan 5:23. Right. Too many of us think zbyt wielu z nas myśli because we know scripture, że skoro już znamy werset, we go to church, że chodzimy do kościoła, we feel good sometimes, że czujemy się dobrze z tego powodu, and we may feel God at times, i możemy nawet czasami czuć Boga, that spiritual growth, że to jest duchowy wzrost. Wow, that's good. Spiritual growth, ale duchowy wzrost should reflect itself, powinien odbijać się in how I manage my life, w tym, jak, w jaki sposób zarządzam moim życiem and how I manage relationships. I jak zarządzam moimi relacjami, w jaki sposób je układam, jak one wyglądają. If I'm growing, jeżeli ja wzrastam, it will show emotionally. Wtedy to absolutnie wskaże i będzie mieć odbicie w moim życiu emocjonalnym in the fruit of the Spirit. I w owocach Ducha Świętego. All marriage problems wszystkie problemy małżeńskie are directly connected są dosłownie, absolutnie połączone to an unhealthy heart z niezdrowym sercem an immature soul i w niedojrzałej duszy. Either a religious soul albo religijnej duszy, or simply one that has not been born again. Albo w takiej, która jeszcze nie została na nowo narodzona. Or a soul that's not a doer of the word. Albo w duszy, która nie czyni tego, co mówi Słowo Boże. Only hearers. Tylko słucha, ale nie czyni. All marriage problems. Wszystkie problemy małżeńskie. Are heart problems. Są problemami twojego serca, waszego serca. So in scripture, więc w Piśmie Świętym Jesus says, Jezus powiedział wyraźnie, the only reason jedynym powodem there will be divorce, kiedy będzie rozwód or divorce was allowed under Moses, albo było pozwolone na rozwód za czas Mojżesza. Notice what he says. Zauważcie, co jest napisane. Hardness of heart. Było, kiedy serca były zatwardziałe. Okay. So the root problem with marriage, więc korzeniem problemów w małżeństwach is a heart problem. To zawsze problem serca. Now notice he says no man can get a divorce. Zauważcie, co powiedziane jest, nikt nie może wziąć rozwodu or should get a divorce, albo powinien się rozwieść except if he for adultery. Poza czym? Poza zdradą. But if you read Jesus's teaching, ale jeżeli przeczytacie nauczania Jezusa, he made a statement, on zrobił pewne stwierdzenie, that you said, że wy powiedzieliście, if a man fornicates or commits adultery, jeżeli mąż zdradzi żonę albo dopełni się cudzołóstwa, przeteczeństwa, they have sinned. Wtedy zgrzeszyli. He said, I say, on powiedział, ja mówię, if a man looks after a woman to lust after her, że jeżeli człowiek spojrzy na kobietę i będzie jej pożądał, this is without any action, bez żadnej czynów jeszcze, they have sinned.
On już zgrzeszył. Why? Czemu? Because adultery, ponieważ zdrada, is the byproduct of a heart problem. Jest produktem ubocznym problemu naszego serca. So adultery starts in the heart. Więc zdrada rozpoczyna się w naszym sercu. Before it becomes full blown. Zanim zamanifestuje się na zewnątrz. So God goes right after. Więc Bóg idzie prosto, podąża za the real problem. Prawdziwym korzeniem problemu. Which is the heart. Czym jest to? Nasze serce. So clearly we can see. Więc bardzo wyraźnie możemy widzieć. All problems. Wszystkie problemy. Marriage problems. Problemy małżeńskie. Are heart problems. Są problemem naszego serca. Now the reason why marriage is so difficult. Powodem czemu małżeństwo jest dla nas czasami tak bardzo trudne. Is because most of us. To, że większość z nas. Are really broken. Są naprawdę złamani. If you're not happy as a single man or woman. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy albo szczęśliwa jako samotna osoba. If you're not fulfilled as an unmarried person. Jeżeli nie jesteś spełniony jako nieposlubiony jeszcze. Samotnik, single. You're gonna have heavy problems in marriage. Wtedy będziesz mieć naprawdę poważne problemy w małżeństwie. Because I bring my brokenness. Ponieważ wniesiesz całe swoje złamanie. And connected to my spouse's brokenness. I połączę je z złamaniem mojej żony, mojego męża. And we're both instead of serving one another. I zamiast pomagać, służyć sobie jeden drugiemu. We're looking for each other to fulfill us. Wtedy będziemy tylko i wyłącznie dopatrywać się, żeby ta druga strona mnie dopełniła, uspokoiła, uszczęśliwiła i usatysfakcjonowała. So the best thing, best advice I give young people or people unmarried. Więc najlepszą i jedyną poradą, jaką daję nieposlubionym jeszcze, czy to młodzi, czy starsi. Is to get healthy before you marry. Jest, aby naprawdę doznali uzdrowienia serca, zanim wejdą w relacje, żeby zminimalizować problemy, które nadchodzą, kiedy zawiążą relacje. So you say, well, what does that have to do with me? I'm married now. A powiedz, co ma to do ciebie? Przecież ty masz żonę, pastorze. I'm taking the false ideas away from you. Próbuję po prostu wyczyścić cię z fałszywych idei na temat małżeństwa. By explaining to you. I tłumaczę tobie. That an unhealthy heart. Że niezdrowe serce. Is what has brought forth your problem. Jest bezpośrednim, jedynym problemem, który stworzył waszą kłótnię albo rozdarcie, cokolwiek jest w waszym małżeństwie negatywnego. The intent of God. Więc intencją Boga. Was for when men and women came together. Było, aby kiedy mężczyzna i kobieta zejdą się razem. To marry. W związku małżeńskim. That they were in it. A żeby oni byli w tym. To death do them part. Przez całe życie, aż ich śmierć nie rozłączy. So marriage was not supposed to be entered into. Więc małżeństwo nie miało intencji. Lightly. Żeby to sobie wziąć na luzie. Traktować sobie te sankcje na luzie. It's a vow of covenant. Jest to przysięga przymierza. So God never had a prescription. Więc Bóg nigdy nie miał jakiejś recepty. For an exit out of marriage. Aby tak sobie po prostu wyjść, wyskoczyć z małżeństwa. Because it wasn't designed to be tampered with. Ponieważ to nie było stworzone, zaplanowane. To nie było zaprogramowane, żeby sobie z tego hopsiu wyskoczyć. People get married. Ludzie dzisiaj żenią się. All kinds of ways. W bardzo przedziwne, różne, dziwaczne sposoby. Guaranteeing problems. Z gwarancją problemów. Ultimately ending in divorce. I niestety wielu z nich kończy rozwodem. God hates divorce. Bóg nienawidzi rozwodu. But God does not call it the unpardonable sin. It is forgivable. Divorce is forgivable. Ale Bóg nie nazywa rozwodu grzechem nie do przebaczenia. Each case is different.
Każda sytuacja małżeńska jest inna. Getting out of a marriage is not black and white. Wyjście z małżeństwa nie jest czarne na białym, kawa na ławę. Tak i tak. It requires consultation with the Holy Spirit. To wymaga konsultacji przede wszystkim z Duchem Świętym. Most people are not willing to do the work. Większość ludzi w małżeństwie nie chcą pracować nad tym ciężko. Nie chcą w to włożyć pracy. To have a good marriage. Aby mieć dobre małżeństwo. Małżeństwo to praca. Marriage is work. Yeah. Remember the garden? Pamiętacie ogród? If you want to have good fruit, jeżeli chcecie mieć dobre owoce, you got to do a lot of work. Musisz zrobić wiele pracy. Jeżeli ktoś z was jest rolnikiem, wiecie, o czym mówię. So both the husband's heart, więc i serca małżonków, and the wife's heart, i małżonek, can become healthy, mogą się stać zdrowe, and produce a tremendous farm. I wyprodukować niesamowitą rolę i żniwo. But it takes work. Ale to wymaga pracy. Did that make sense, what I just shared? Czy to ma sens dla was, kochani? Pastor się pyta to, co on mówił. So, Jacku, there is no questions, right? Nie ma pytań więcej, nie pojawiają się. If there are particular questions and something that I can prepare a lesson for, I will be glad to do that. I just touched the surface with marriage, but there's much to talk about along those lines. The big thing is people always looking for quick fixes. There are no quick fixes. Kochani, there's sometimes there's a seed that can be sown that will get rid of 15 problems if you sow the seed. But what I'm saying is you've got to do the work. Yes. Jeżeli przygotujecie tematy, kochani, yes, they say it's very, very uplifting, very good, teachable and stuff. They thank you so much. I can see the text message, the comments are keep coming. Okay. I keep losing. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Pastor powiedział, że jeżeli wyślecie temat, będziemy budować, bo on dosłownie tylko z wierzchu dotknął temat małżeństwa. Wiadomo, że macie więcej pytań. Nie bójcie się, możecie prywatnie to wysłać albo do mnie, anonimowo. Dajcie znać, co chcecie, jaki temat. Pastor Kelvin jest naprawdę niesamowitym nauczycielem Słowa Bożego. Kościoły niektóre naprawdę aż, powiem wam szczerze, nie przetłumaczę tego jemu. Kościoły czasami tu w Chicago biją się o niego, kto chce go, wiecie, cały czas na niedzielę, on się trzyma wiernie naszego kościoła, zawsze w niedzielę jest z nami, ale później szybko ucieka, bo jakiś kościół go zaprasza. On ma naprawdę niesamowite objawienie, jak widzicie, on po 30 książek naraz czyta, ja go zawsze widzę z wielką walichą, tam jest wszystkie książki. Także człowiek naprawdę studiuje, jest zanurzony w Bogu, zawsze go widzę, kiedy się modli, zawsze słucha Pana, jest otwarty, wiecie, do każdego członka naszego kościoła. Zawsze, wiecie, odpowiada, nie zostawi nikogo, wiecie, jak trzeba w nocy, w środku nocy do was przyjedzie i po prostu naprawi wasze małżeństwo, czy cokolwiek jest. Także wiecie, jeżeli on otwiera serce dla nas, to naprawdę on czuje się częścią nas. Mam w planach przywieźć go w ogóle do Polski, od razu ogłaszam. Pastor, I'm telling them, I'm promising them that you're gonna come with me to Poland next year. That's the plan. O, kochani, that's the plan. Właśnie potwierdził, przyjeżdża ze mną do Polski. Zjawcie się na konferencję. I said, all this about you. Okay, you know what? Kochani, kochamy was i będziemy się o was modlić. Tak, będziemy się modlić. Też tu Krzysztof prosi też pastora Kelvina akurat o modlitwę. Pastor Chris, there is Chris that's asking you directly, so you could pray for him. A co się dzieje? Bardzo proszę o szybką modlitwę o uzdrowienie. Chris, ja znam Krzysia, Krzysiu ja troszeczkę powiem. Chris is a guy that since while he struggles so much with many issues in his body. Young man, he is asking you, Pastor Kelvin, I watch you because he's watching you on my YouTube channel translated. He said, could you please pray for me? I just need healing. Can I pray for him now? Yeah, that's what he's asking you. Okay. Krzyś, będziemy się o ciebie modlić w tej chwili, pastor powiedział. Okay, so let me share, let me give a small teaching. Krzysiu, dam ci małe nauczanko, takie malutkie. Yeah. So in Mark chapter 11. Otwórz sobie Marka 11. Jesus teaches us about faith. Jezus nas uczy na temat wiary. After he cursed the fig tree, po tym jak przeklął drzewo figowe, the next day, następnego dnia, the figs was dried up. The tree was dried up. Całe drzewo było co? Uschnięte. Peter asked him a question. A Piotr go zapytał. He says, "Look, the tree that you cursed." Spójrz, drzewo, które przekląłeś. Jesus said, Jezus powiedział,
You could do the same thing. Wy możecie zrobić to samo. So then he teaches a lesson. Więc wtedy nauczył lekcji, uczył nas. On faith. Na temat wiary. In that lesson. I w tej lekcji. He makes a statement. On zrobił takie stwierdzenie. That whosoever say to this mountain. Że cokolwiek powiesz do tej góry. Be thou removed. Wznieść się. Be thou cast into the sea. Rzuć się do morza. Shall not doubt in his heart. I nie będzie wątpił w swoim gdzie? Sercu, w swoim ogrodzie. But shall believe those things which Ale he saith. Będzie wierzył w to, co mówi. He shall have. On będzie miał. Whatsoever he saith. To, co mówi. What things soever you desire. Cokolwiek pragniesz. When you pray. Kiedy się modlisz. Believe that you receive them. Wierz, że to przyjąłeś. You shall have them. I będziesz to miał. Most of the time people. W większości czasu ludzie. Are looking for God. Szukają Boga. To manifest their healing without receiving. Aby zamanifestować swoje uzdrowienie bez przyjęcia. So how do we receive? Więc jak mamy to przyjąć? I'm going to give you a clue. Dam tobie The invisible world. Niewidzialny świat. Is more real. Jest bardziej realny. Than the natural world. Niż ten naturalny świat. God saw. Bóg widział. Inside of himself. W sobie, w swoim sercu. Before he spoke. Zanim wypowiedział słowo. In Genesis chapter 1. Genesis 1:1. When God saw. Kiedy Bóg zobaczył. Everything that he was going to create. Wszystko tu w sercu, co miał właśnie stworzyć. He had received. Wtedy przyjął. The end result before he spoke. Stworzył końcowy rezultat już zanim wypowiedział pierwsze słowo. Czyli najpierw w sercu stworzył cały świat, wszystko. So there was nothing God said. Więc nic, co Bóg powiedział. That he did not intend. Czego nie miał w intencji pierwotnej. To happen. Żeby to się nie stało. So when we pray. Więc kiedy my się modlimy. You must get a picture. Musisz wtedy in your heart, tworzyć obraz w twoim sercu, Krzysiu. Of yourself healed. I widzieć siebie jako uzdrowionego. Tu. You receive your healing. Wtedy dostajesz swoje uzdrowienie. Through your imagination. Przez twój obraz, wizję. Wewnątrz. If you see it in your heart. Jeżeli widzisz to w twoim sercu. You'll have it in your hand. Wtedy masz to w twojej ręce. If you see it in your heart, jeżeli widzisz to w twoim sercu, you'll walk in it eventually. Wtedy wejdziesz w to po jakimś czasie, wreszcie. Most people, ale większość ludzi see nothing in their heart. Nic nie widzą w swoim sercu. People lay hands on them, ludzie kładą na nich ręce they don't see anything. I nic się nie manifestuje. Only thing they're looking for. Bo tylko jedyną rzecz, którą szukają, is the sickness, disease or pain, to choroby, zarazy i tak dalej. To be gone. Wszystko, czego oczekują, to żeby wszystkie te choroby i ból zniknął. But notice he said, believe that you receive, ale zauważ, że jest napisane, uwierz, że przyjąłeś. You shall have. I że to wtedy będziesz mieć. I receive now inside. Więc teraz to przyjmuję w sercu. So what I tell people, więc to, co mówię ludziom, when I'm praying to God, kiedy modlę się do Boga, when I'm praying with someone else, albo kiedy modlę się z kimś innym, they must get a picture, wtedy oni muszą najpierw zobaczyć, stworzyć ten obraz in their heart, w swoim sercu of their desired result. Tego, co pragną w rezultacie. So let's say a person can't walk well. Więc powiedzmy, że osoba nie może właściwie chodzić, jest na wózku czy coś takiego. If I receive my healing to walk well, jeżeli przyjmę moje uzdrowienie, abym właściwie chodził w ogóle, then day and night, wtedy noc i dzień, along, i
Along with God's word. Wraz ze Słowem Bożym. I see a picture. Zaczynam stwarzać obraz, wizję. I form an image in my heart. Formuję ten obraz w moim umyśle. Of myself walking well. I widzę siebie chodzącego. I see myself walking to the car. Widzę siebie, jak idę do auta. Not limping to the car. Ale nie kuśtykającego albo potykającego się. Not in excruciating pain. Nie z bólem ledwo dochodzę do auta. I see myself walking. Ale widzę siebie chodzącego prosto. Running. Biegającego nawet. Doing what's normal. I robię to, co normalne. And I keep meditating on that every day. I cały czas to widzę w sobie, kreuję, kontempluję, rozważam. Saying, Lord, I have received. I mówię, Panie, przyjąłem to tu pierw w moim sercu. Eventually your body. I wtedy, w końcu, Twoje ciało will catch up with your heart. Twoje ciało, że tak powiem, dostosuje się do Twoich myśli, tego, co masz w sercu, Twojego serca. So get an image in your heart. Więc stwórz obraz w Twoim sercu. And then believe what I'm praying. A potem wierz w to, co ja będę się modlił. Okej, Krzysiu? So Amen. Father, we thank you. Panie, dziękujemy Ci tak bardzo, that your love, że Twoja miłość has been extended toward Chris. Rozciąga się nawet do Krzysia w tym momencie. And all of us. I wszystkich, Panie, that are listening today. Którzy słuchają dzisiaj. You love us beyond our wildest dreams. Boże, bo Ty nas kochasz poza naszymi oczekiwaniami i granicami oczekiwań. We don't even understand your love. My nawet nie rozumiemy Twojej miłości. But you are a loving father. Ale Ty jesteś kochającym Panem. You didn't tell me to beg for healing. Ty nie powiedziałeś nam, żebyśmy błagali o uzdrowienie. In fact, you said whatever I asked. A raczej powiedziałeś, o cokolwiek poprosimy. You would give me. Wtedy to byś nam dał, Panie. Nowhere in Scripture. Więc nigdzie w Piśmie Świętym. Did you indicate that it wasn't your will? Ty nie powiedziałeś, że to była Twoja wola. When Jesus was ministering to the sick, kiedy Jezus usługiwał chorym, nowhere do we find, nigdzie nie znajdujemy w Biblii, that it was not your will, że to nie była Twoja wola, aby ich uzdrowić. You are the Father, Ty jesteś Ojcem, that gives good gifts, który daje dobre dary swoim dzieciom. To his children. Amen. And every good and perfect gift. I każdy dobry i doskonały dar. Comes from our heavenly Father. Pochodzi od naszego niebiańskiego Ojca. So right now, Father. Więc w tej chwili, Panie. I agree with Pastor Kelvin. Zgadzam się z pastorem Kelvinem. Krzyś, powiedz ze mną. And all my family on this on this recording. I z całą moją rodziną duchową na tym nagraniu, na tej naszej grupie. That you, że Ty want me healed. Chcesz, abym był całkowicie uzdrowiony. And I take a moment, i biorę moment, to believe your promise. To znaczy, i w tej chwili przeznaczam chwilę, aby od tego momentu, że tak powiem, będę wierzyć w Twoje obietnice. By your stripes I'm healed. Że przez Twoje rany jestem uzdrowiony. And from this day forward, i od tego dnia do końca I will see, będę widzieć, myself healed, siebie uzdrowionego. I receive, przyjmuję, my healing, moje uzdrowienie. Father, I thank you for the healing grace, Panie, dziękuję Tobie za uzdrowieńczą łaskę, flowing through Chris and every other person that's listening, która przepływa przez ciało Krzysia i każdej innej osoby, która jest w potrzebie i potrzebuje tego też. And whatever's not normal, i cokolwiek nie jest naturalne, normalne, nie funkcjonuje właściwie in my life, w moim życiu, I replace the false, I replace the sick image, zamieniam ten obraz mnie chorego albo tej sytuacji with a healing image, na obraz sytuacji, która jest już uzdrowiona albo jego stanu zdrowotnego. I see myself normal. Widzę się normalnym. I see myself breathing well. Widzę, że oddycham normalnie.
I see myself walking well. Widzę, że chodzę normalnie. He has epilepsy, just letting you know. Okay. Uh-huh. I see myself with no seizures. Widzę, że już nie mam padaczki, ani żadnych ataków. I believe God. Ja wierzę Bogu. I am completely whole. Że jestem zupełnie uwypełniony i uzdrowiony. Now we just sowed a seed. Właśnie teraz, Krzyś, zasialiśmy ziarno. You keep watering the seed. Teraz ty podlewaj je. By saying what God said about you. Mówiąc to, co Boże Słowo i Bóg mówi o tobie. Engaging your imagination. Pamiętaj cały czas, myśląc o tym, nie pozwalając staremu obrazowi przyjść do ciebie. On the desired end result. Patrz cały czas na końcowy rezultat, którego pragniesz. And wait until God. I czekaj, aż Bóg brings increase. Przyniesie wzrost. That increase might come right away. Ten wzrost może przyjść od razu. It really doesn't matter when it comes. Bo niezależnie kiedy to przyjdzie. Because I've already received. Ponieważ ty już przyjąłeś. Okay. Amen. 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 That's amazing. Thank you, Pastor, so much. Yeah, thank you're you. Certainly welcome. So, I'm gonna share it off. Jacku. Tak, mm-hmm. Jeszcze chciałem tu przeczytać komentarz. Było jeszcze parę próśb modlitewnych się pojawiło, ale też widziałem, że pastor się ogólnie pomodlił o wszystkich, którzy są w potrzebie. Mm-hmm. Także there was a line of prayer requests, but as you prayed, we believe that we kind of that's what you did overall. You've prayed for all of them. Mm-hmm. Yeah. Okay. Beautiful. Jeszcze jeden komentarz. Aha. Asia pisze: dziękujemy bardzo pastorowi Kelvinowi za wszystkie wykłady odnośnie wzbicie ponad przeciętność. One person says, it's his wife actually, she says, thank you so much for your series, everything but series above mediocrity. Uh-huh. Oh yeah, 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 yeah. Uh-huh. Bo strasznie dużo mi dały, kiedy dwa lata temu robiłam kroki, by założyć firmę. Because they were the key point for me to start my business. Mm-hmm. Really? Uh-huh. That's cool. And they prosper so much. Mm-hmm. Yes? Wonderful, wonderful. Uh-huh. One bardzo mnie utwierdzały w tym, w czym idę. Przez to teraz widać owoce. And I can see the fruits of what you were talking. You were talking straight to me. Thank you so much, Pastor. Beautiful. All right. Mm-hmm. Nothing missing, nothing broken. Nic nie jest połamane, nie złamane. Shalom wszystkim. Pa, pa.